Niech wszelki uprawniony krytycyzm na ten czas zamieni się w płodne pomysły, jak wejść w ten nieznośny dialog i sparing dwóch buldogów polskiej sceny politycznej, na szczęście słabnących coraz bardziej i w oczach społeczeństwa. Jak wejść, żeby wyegzekwować transfer elektoratu i powrócić, przywrócić do lewicy polskiej tych, którzy zrażeni jej kryzysem i nieporadnością parę lat temu poszli do Platformy Obywatelskiej, do PiS-u lub poszli w milczenie i obojętność. To jest cel. Po zakończeniu tej konwencji wierzę, że on jest osiągalny. Gdybym miał się silić na to, by powiedzieć, co ma być tą siłą sprawczą Lewicy Polskiej, a mówię Lewicy nie tylko, Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Co ma być tą siłą sprawczą i co ma nas pociągnąć do przodu? To bym powiedział, że przede wszystkim wiara we własne racje. Jeżeli pobudzimy lub zachowamy wiarę w racje, które nas tu gromadzą i na wielu innych gremiach, i powiemy sobie, że one się same nie sprawdzą, tylko muszą być wywalczone w demokratycznej rzeczywistości, to ja nie obawiam się o pozycję lewicy i jej powrót do władzy. A powrót lewicy w Polsce do władzy wcześniej czy później będzie konieczny dla szczęścia ludzi i korekty tych wypaczeń, które polskie rządzące prawicowe rządy już zdążyły wprowadzić. Europa może zawieść, kto się tym interesuje i wnika w procesy, które stoją przed Unią Europejską, musi to brać pod uwagę. I dlatego tym większa powinna być ożywcza myśl polska, europejska myśl polska, wnoszona do wspólnoty europejskiej na rzecz jej rozwoju i siły. Czy to czynimy? Nie, nie czynimy. Rząd gratuluje mu aktywnej, energicznej działalności w Unii Europejskiej, obecnemu rządowi, ale jednak nie płynie za tym poważna, uogólniona i dalekosiężna myśl polityczna dla Europy jako całości. Ponieważ w Europie ruch lewicowy jest bardzo silny, bądźmy jego silnym ogniwem w tym, co możemy dać jako owoc myśli europejskiej, polskiej lewicy. I znowu apel do naszych perfekcyjnych przecież przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Nie uczyni tego przecież i lewicowej myśli do Europy nie wniesie szanowany powszechnie przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, bo on wyznaje inne kanony wartości politycznych, ale uczyni to grono, które z tej sali się wywodzi. Chcę na koniec powiedzieć, że mając długą drogę na lewicy i nieraz ją reprezentowałem, nieraz zbierałem za to cięgi, musiałem to czynić. Wiadomo było, jaki był czas wtedy, kiedy wygraliśmy pierwsze wybory. Przypomnijmy sobie triumfalny 1993 rok i powszechną satysfakcję wszystkich ludzi lewicy w Polsce, wtedy przezywanej post-PZPR-owską jedynie. Przypomnijmy sobie, jaką mieliśmy satysfakcję. Byłem pierwszym lewicowym marszałkiem Sejmu i pierwszym lewicowym premierem Rzeczpospolitej. I reprezentowałem was wszystkich i całą lewicę, jak umiałem, a myślę nie najgorzej. Ale przytaczam to po to, żeby z zazdrością powiedzieć, że ja pracowałem i reprezentowałem państwo i lewicę, mając za prezydenta Lecha Wałęsę. Kapryśny to był i nieprzyjazny lewicy prezydent. A wszyscy następni premierzy z Leszkiem Millerem na czele, nawet przy największych szorstkościach, mieli wielki komfort współpracy z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. I tego im zazdroszczę.
Chcę bardzo serdecznie zwrócić się do Jerzego Szmajdzińskiego i powiedzieć, że już dziś i wczoraj, i przedwczoraj udzieliłem wielu wypowiedzi na jego temat i wielu z nich nie puszczono, co uważam, że trzeba przełamać, bo wciąż jeszcze Jerzy Szmajdziński nie jest faworytem medialnych przekazów, ale będzie. Jak się pytają i pytali mnie, czy pan jest pewien, że to jest dobry kandydat z lewicy i czy pan jest pewien, że SLD nie popełnia błędu i jak by pan nazwał jego charyzmę i co by pan powiedział o tym, że ma na razie niskie notowania w sondażach i tak dalej. Ja doceniam uczciwą troskę dziennikarzy o sukces Jerzego Szmajdzińskiego, ale odpowiadałem na to prosto. Proszę państwa, mówię teraz do dziennikarzy, do mediów, do kamer. Nie musicie go wysmuklać, jak mówił Leszek Miller. Nie musicie przytaczać w telewizji zdjęć Kennedy'ego, bo jest całkiem atrakcyjny, choć bardziej przez żonę pilnowany niż Kennedy. Bo musicie tylko rzetelnie pozwolić mu pokazać ten potencjał, który dotąd skrywał w sobie, bo Jurek nigdy się nie wpychał do kampanii na rzecz swoją, a teraz będzie musiał, teraz nie będzie miał wyjścia. I dlatego, że ja wierzę i wiem, że Jurek tylko część swoich walorów dotąd uzewnętrznił i pokazał, że teraz będzie musiał te 60% schowanych walorów ujawnić i zrobi to. Ja w to nie wątpię. I życzę mu nie tylko, żeby zdobył bardzo dobrą pozycję, ale życzę mu i wszystkim obecnym, żeby to oznaczało podwojenie wyników w wyborach samorządowych, a potem w wyborach parlamentarnych. I kończąc całkiem, pozwolę sobie, ryzykując, że się narażę Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, a już myślałem, że wyjednałem u niego wielkoduszność, ale powiem, że poparcie Aleksandra Kwaśniewskiego dla Jerzego Szmajdzińskiego jest też odrębnym kapitałem i wcale nie jest tu potrzebne podparcie się Olechowskim w żadnej konwencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo koledze premierowi. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz do głosu byłego marszałka Senatu, znakomitego profesora, jednego z najlepszych amerykanistów, ale również wiceprzewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Panie prezydencie, drodzy przyjaciele, dziś dokonujemy ważnego aktu w życiu każdej partii, w tym wypadku w życiu partii naszej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nominacji naszego kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej. Chcę powiedzieć, że z tej trybuny dzisiaj co najmniej kilkadziesiąt razy, a może nawet kilkaset razy padło słowo prezydent.